Na temat żołnierzy wyklętych napotkali ten niezwykły
Możemy więc dziś spełnić testament niezłomnego żołnierza, kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, kapitana Bogusława Urgacza, jezuity, pseudonim Sen, sługa Maryi. Pragnę gorąco i serdecznie przywitać wszystkich miłych gości przybyłych na dzisiejszą mszę świętą. Witam panią Roxanę Szczypta-Szczęk, pracownika IPN w Krakowie. Witam serdecznie siostrę Witali z sercami z Krakowa, oddaną całym sercem w sprawie Bogusława Urgacza. Gorąco i serdecznie witam panią Marię Kuczman, siostrzenicę ojca Bogusława i pana Stanisława Gruszkę, siostrzenica ojca Urgacza. Witam pięknie i serdecznie pana Ignacego Tomaszka, którego ochrzcił ojciec Bogusław. Witam przedstawicieli Solidarności Małopolskiej z Krakowa ze sztandarami, wszystkie poczty sztandarowe. Witam członków Radia Maria z Nowego Sącza, grupę sympatyków ojca Urgacza z Nowego Sącza na czele z panem Jerzym Pasiadem. Witam Dariusza Falusiaka, reżysera filmu, który powstaje o ojcu Urgaczu, członków żandarmerii, grupę rekonstrukcyjną z Nowego Sącza. Panią Marię Mielec, przypadkiem jej siostrzenica Szymona Biela. Pana Mariana Lenia, członka zarządu starostwa nowosądeckiego. Gorąco i serdecznie witam pana doktora Franciszka Rachela Skorwic, który ufundował płaskorzeźbę ojca Urgacza dla kaplicy przy szpitalu w Krakowie. Witam przedstawicieli Gazety Polskiej z Nowego Sącza. Gorąco serdecznie witam wszystkich parafian i wszystkich miłych gości. I na końcu witam serdecznie współbraci, którzy tak licznie biorą udział w tej mszy świętej koncelebrowanej na czele z ojcem rektorem Janem Gruszką. Intencje dzisiejszej mszy świętej. Przede wszystkim gorąco serdecznie spełniając wolę ostatnią po 68 latach ojca Bogusława Urgacza. Polecamy go przedstawienie Matki Bożej Miłosierdzia, Bożemu Miłosierdziu. Kolejne intencje o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Ireny i Józefa i opiekę Matki Bożej Starowiejskiej. Za zmarłych Julię i Antoniego Czuba, za brata Gajfis i za brata Bąka. Pozostali kapłani sprawują rzecz świętą w swoich ważnych intencjach. Z tego co wiem, wszyscy pragną modlić się w intencji duszy świętej pamięci ojca Bogusława Urgacza. Kiedy przystępujemy do składania modlitwy Najświętszej Ofiary, stajemy w poczuciu waszej słabości, grzeszności. Przeprośmy więc Boga Miłosiernego, abyśmy mogli godnie wspólnie tę najświętszą ofiarę celebrować. Spowiadam się do wszechmocnego
przeszkodę i proszę o apostolę. Jezus zdaje sobie sprawę, że jej wkrótce pożegna, że odjedzie o nim do niego. Ale jeszcze przed tym pragnie o wielu rzeczach pouczyć. Pragnie wielu o sobie pozostawić, a nade wszystko umocnić jej wiarę w założone przedsiębiorstwo. Tym samym rozszerzyliśmy dzisiejszy Ewangelii, wyróżnia Piotra, ale najpierw egzaminuje los miłości. Postawione trzykrotnie pytanie i drugie brzmienie więcej na niechęci stanowiło panicję do trzykrotnego zaparcia się Piotra. Nie znam tego człowieka. Jezusowi nie chodziło o wyznanie słowne, ale Jezusowi nie chodziło naprawdę o miłość, która wyrwie się w życiu. Taka miłość jest dla Boża. Człowiek autentycznie kocha Boga wtedy, jeżeli jest gotów dla Boga na złożenie nawet największej ofiary. Piotr nosił w sercu właśnie taką miłość. Jezus stawiając to pytanie, chciał przekonać Piotra, że kochać to znaczy iść przez życie tą drogą, którą on sam ma wyznaczyć. A jaka była to droga, wiemy doskonale. Droga Jezusa była drogą cierpienia, ubóstwa, męki i śmierci na krzyżu. Piotr zdecydował się na taką miłość i poszedł za Chrystusem na krzyż. Można powiedzieć, że wspaniale zalecam z miłości. Spróbujmy, moi drodzy, na kanwie dzisiejszej Ewangelii prześledzić, jak właśnie odpowiedział na miłość do Chrystusa i jak on miał świadectwo ojciec Bogusław Kurgacz z pobliskiej Jabłonicy Polskiej, urodzony 2 kwietnia 1914 roku. Ten młody jezuita na drogę europejskiego powołania wstępował w okresie okupacji niemieckiej. Ciemności tego dramatycznego czasu w naszej historii rozświetlał szeroką wiarą i gorliwością do ofiarnego odsłuchania ludzi. Kiedy koniec wojny, II wojny światowej, nie przyniósł w Polsce prawdziwej wolności, lecz nowe sowieckie zniewolenie. Ojciec Bogusław Kurgacz podjął tutaj najważniejszą i najtrudniejszą w swoim życiu decyzję, która zdecydowała całkowicie o jego naprzemności. Przystąpił jako kapelan do antykomunistycznego powstania. Misyjnie Rada z Chrystusa, aby iść na granicę świata i włożyć Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, odczytał jako wezwanie do dzielenia losu partyzantów i niesienia im ludowej opieki. W 1949 roku w małopolskich i podkarpackich lasach 35-letni ojciec Kurgacz odnalazł dla siebie swoje granice świata. Właśnie tam walczyli i bohatersko ginęli najwierniejsi z wiernych, oddani niezłomu obrońcy Rzeczypospolitej. Ojciec Kurgacz wiedział, że przystąpiąc do polskiej podziemnej armii wolnościowej zamyka przed sobą wszelkie możliwości powrotu do normalnego życia. Ale w imię miłości Boga ojczyzny 2
człowieka wybrał los przeciwnikowy przez komunistyczną propagandę i wyjętych spod prawa nieustannie dobionych i skazywanych na śmierć. Nie zawahał się pójść tą drogą aż do samego końca. Wcześniej musiał jednak stoczyć ciężką walkę duchową. Podczas przygotowanego spotkania w 1947 roku w pociągu ze swoim szkolnym kolegą, księdzem Jakubczykiem, późniejszym profesorem teologii Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, na drodze do Nowego Sącza Sławówki wyznał, że się ukrywa, że jest w lesie razem z innymi ukrywającymi się żołnierzami polskiej Armii Niepodległościowej, że zwrócił się do swoich przełożonych, aby go usunięto z zakonu, bo nie chce go narażać na ataki UDR. Podczas kolejnego spotkania zaplanowanego w Krośnie poprosił księdza Stanisława o małą łacińską szanę i naczynko z kolejami świętymi. Osobną potrzebę, ponieważ leśne krajowice są rany. Dwa lata później we wrześniu gazety donosiły, że dowódca bandy Władysław Gurgacz został skazany na karę śmierci i że wyrok wykonany. Warto się zastanowić, jak tendencyjna i zakłamana propaganda potrafi zniekształcić wizerunek człowieka. Tak bardzo szlachetny, młody kapłan, uczciwy, pobożny, miłujący Boga i ludzi, z zamiłowania artysta i listy, kochający swój zakon i swoją ojczyznę, został nazwany Anonymem. I można się jednak dziwić, bo reżim komunistyczny robił w tym czasie porządki na terenie Polski i niejednego Polaka postawił pod pozorem prawa, życia i dobrego imienia. Nieudana akcja w 1949 roku na urzędników wynoszących pieniądze z Banku Narodowego Warszawie w Krakowie zakończyła się dramatem aresztowanym uczestników. Celem tej akcji było zdobycie pieniędzy koniecznych do uzyskania podrobionych dokumentów tożsamości dla żołnierzy polskiej podziemnej armii niepodległościowej, aby rozproszyć się na terenie całego kraju albo gdyby mogli udać się za granicę, żeby mogli powrócić do normalnego życia. Sam ojciec Władysław nie miał bezpośredniego udziału. Wiedział, że istnieje wielkie niebezpieczeństwo. Dlatego miał przy sobie na wszelki wypadek komunikant i kolejny śmierć. Po nieudanej akcji musiał uratować. Ale jak sam stwierdził w procesie, moje miejsce jest tam, gdzie moi chłopcy. Byliście razem, dlatego do końca będziemy dzielić wspólny los. Podczas nagłośnionego procesu w Radio przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Krakowie w dniach od 6 do 13 sierpnia 1949 roku ojciec Gurgacz w przemówieniu wspaniałym wygłoszonym na sali rozpraw jasno i bezkompromisowo wyłożył motywy swojego postępowania. Stwierdził do winnych, że tych młodych ludzi do masu i do podziemia pchało bezprawie rządzących. Rzeczywistość, w jakiej postawiono Polskę po wojnie, nie ma nic wspólnego z wolnością, a rząd jest uzurpa Polski i narzucony.
Tak mógł powiedzieć prawdziwie kochany. Mocarz ducha, to nie zniknie. W końcowej części swojego wystąpienia dodał: nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków. Ci młodzi ludzie, których sądzicie, to nie ma być. Jakiego szczerca od nasze matki, ale obrońcy prawdziwego ojczyzny. Na śmierć pójdę chętnie. I wierzę, że każda dobra krwi niewinnie przelana zrodzi tysiące przeciwników i obróci się Pan na sługę. Swoją mowę jako wyklarny kasadziela zakończył słowami modlitwy psalm wersji latyńskiej. Judicet Deus Episterna Causalia. Osądź mnie Boże i rozsądź moje sprawy. W tych słowach, moi drodzy, zawiera się całe jego zaufanie synowskie, dobroć Boga i jego miłosierdzie. To jest śmiertelną częstą w tygodniowych torturach śledztwie, które miał nas wychylić w czasach, w oczach społeczeństwa. Głosząc rekolekcje w Danii, u kolegi ze studiów, rozmawialiśmy na temat właśnie ojca Kordacza. I wtedy ojciec Kordacz wspomniał, że kiedyś na spotkaniu w pewnej rodzinie odezwał się Żyd polskiego pochodzenia, który chwalił się, że dawał więzieniu wyjść z ojcu Kordaczowi. Poszedł na śmierć. Z pełną świadomością najwyższej godności, prześpiewanej przez dzieci i modlitwy pod Twoją obronę. Swoje świątobliwe życie pełne najwyższego poświęcenia zakończył męczeńską śmiercią na dziedzińcu krakowskiego więzienia strzałem w tył głowy, tak jak w kapelu. Stało się to po apelu więzienia po godzinie 14 września 1949 roku, święto podwyższenia Krzyża Świętego, w przeddzień wspomnienia liturgicznego Matki Bożej Bolesnej. Ojciec Władysław Górykarz często modlił się o śmierć święto Maryjne. Był wielkim czcicielem najwspaniałej Matki Bożej i Stawiennictwie Wizerunku. Każdego roku z rodzicami, a potem jako młodzieniec przychodził na Stawiennictwie Odpusty. Siebie nazywał sługą Maryi, dlatego przyjął cudowny sen. Drugiego dnia rano po wykonaniu wyroku nieznana osoba przez objętą kolegę w Krakowie na ulicy do Czernika wróciła kartetę, że ojciec Władysław został rozstrzelany. Bracia i siostry, mówiąc o trudnej drodze życia ojca Władysława, od wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego aż do Golgoty na dziedzińcu krakowskiego więzienia, trzeba z wielką uwagą dostrzec, że nie była łatwa. W trudnych warunkach formacji intelektualnej w latach 1939-1944 i duchowa przyszłego męczennika. Analizując swoje nawet powierzchnię zapiski ojca Władysława, bez przesady można powiedzieć, że z perspektywy 68 lat od jego śmierci, że ten młody, choć słabego zdrowia kapłan, ale jakże mocnym duchem, przez cały czas przygotowywał się do złożenia ofiary ze swojego życia. Tęsknota za męczeństwem odezwała się na kilka lat przed śmiercią, o czym świadczy akt oddania się całkowitego na ofiarę.
miało to miejsce na Jasnej Górze u stóp Matki Bożej Częstochowskiej w dniu 7 marca 1939 roku. Wynagradzając za grzechy narodu, prosił o przyjęcie ofiary jego życia. W tym akcie oddania to pragnienie powtarza się kilka razy. Za grzechy ojczyzny mojej, tak za winy narodu samego, jak też i jego wodzów. Przepraszam Cię, Panie, i błagam gorąco, byś przyjął dla Ciebie jako zadośćuczynienie całkowitą ofiarę życia mego. Spraw, Panie, żeby Polska wprowadziła w życie polityczne, ewangeliczne prawo miłości. Daj, by się kierowało każdej i w każdej dziedzinie duchem Twoim i pragnieniami najświętszego serca Twego. Przyjmij, błagam, Panie, mój z życia i szczęście ziemskie, jakie Ci składam dzisiaj przez ręce Najświętszej Matki Częstochowskiej, jakie Ci składam jako Matce Najwyższej, moją ofiarę raczej przedstawić Najwyższemu Panu w łączności z ofiarą Jezusa. Gotowość do złożenia całkowitej ofiary ze swego życia świadczy o charakterze cnót właściwej ludziom naprawdę świętych. Jestem osobiście głęboko przekonany, że w tej bohaterskiej postawie kapelana, kapitana księdza Bogacza, można było widzieć znaną postać, dobrze znaną w Zachodzie, współbrata zachodniego, meksykańskiego jezuity, ojca Miguela do Juareza, urodzonego w meksykańskiej Częstochowie Guadalupe. W cieniu tego sanktuarium kształtowało się jego powołanie. Został rozstrzelany z rozkazu prezydenta 1927 roku w sprawiedliwości elementarnym dla człowieka. Umierał pięknie, z rozłożeniem na kształt krzyża rękami i ze słowami: nie żyje Chrystus Król. Miał zaledwie 36 lat. Podobnie umierał właśnie ojciec Władysław. Nie pozwolił zasłonić sobie oczu. Rozłożył ręce i pierwszy strzał był chybiony. Meksykańskie władze jeszcze dokończył tę myśl, by zastraszyć lud Boży, opierający się antykatolickiemu niemieckiemu rządowi. Ojciec to został straszony pod pretekstem udziału w grupie zamachu na życie generała. Niezmordowana jego działalność ściągnęła uwagę władz. Była to działalność kapłańska i społeczna, ale lecz według ówczesnego prawa nie wydana. Moi drodzy, jak przeciwnie bliskie są te dwie postacie współbraci jezuitów, którzy swoją wielkość czerpali z liczeń duchowych świętego Ignacego Lojoli. Dokładnie wiele, a właściwie wszystko ich łączy, choć może jeszcze nie do końca, bo ojciec Miguel jest już błogosławiony. Ale ufamy, że ojciec Bogacz doczeka się kiedyś wyniesienia na niego. Ojciec Władysław w sposób widoczny dojrzewał po chwili realizowania swoich pragnień zrozumiałych w jego sercu i sumieniu, podobnie Pani Jasnowskiej. Przygniana wyprzedzeniem prostymi do Kościoła, ojczyzny, zakonu, osób i drogi staje się bliskie tak samo, a nawet więcej niż własne życie. Modlę się w intencji i błagam, lecz widzę się bezsilnym i słabym. Pragnę
próbujemy, jak święty Krzysztof, przenosić wszystkich ponad powodzą zła na drugi brzeg do Boga. To była jego dewiza życiowa. W duszy tego wrażliwego kapłana poczęła się walka o człowieka. O miłość Chrystusa, a miłość Chrystusa przemawiała go do radykalizmu ewangelicznego. Dochodzono w celu jego uszy wołanie SOS, reagujcie na rzecz. Nie dało się zapuścić jego serca. Chodziło o ratowanie braci w wierze i solidarnej w miłości do ojczyzny, do której ojciec święty Jan Paweł II zgadza się z taką inwokacją. Ojczyzno moja, ukochana ziemia, bądź błogosławiona. Pomoc duchowa dla walczących i wyzwolenie z Jarzma Sowieckiego stała się imperatywem moralnym dla ojca Władysława. On nie mógł odmówić kapłańskiej pomocy, bo w jego odczuciu było tylko zdrada miłości ojczyzny i zmarnowanie ofiary tych, którzy oddali życie w różnych miejscach za wolność, za ojczyznę. Za wiarę. Kontrowersyjny dla niektórych w swojej postawie ojciec Łukasz zdawał sobie sprawę, iż staje przed Goliatem ze wschodu jak Dawid z prozą. I mamy tu kamyki, który był grzany, oleje święte i stuła kapłańska. A nade wszystko bezgraniczna ufność w Bożą obaczność. Życzeniem ojca Władysława było postawcie i krzyż grozowy i przywrócenie mu odebranych praw i pełna rehabilitacja. Nie nastąpiła natychmiast, dopiero do wielu lat. Najpierw są w Wojewódzkiej w Krakowie przeciwdział karny 20.1992 roku stwierdził niewinność wyroku wojskowego sądu rejonowego w Krakowie z dnia 13.1949 roku. Ważnym symptomem pamięci ojcu Kurganczu było wygórowanie go po śmierci przez księdza biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, kanclerza kapituły warszawskiej, krzyżem kapelana przyznanym w dniu 3 maja 2000 roku 11 kapłanom kapelana Mojsława Polskiego. Związek Żołnierzy Podziemnych Sił Zbrojnych 1 czerwca 1990 roku widziałem to na własne oczy na Hali Orłowskiej, gdzie co roku odprawiana jest pierwszą sobotę października msza święta z ojcem Kurganczem i jego towarzyszy. Wnieśli prośbę do jego świątobliwości ojca świętego Jana Pawła II o wyniesienie ołtarza ojca Władysława Kurganczem. Prośba ta została złożona w ręce metropolity krakowskiego księdza kardynała Franciszka Maryskiego. W 2008 roku, 14 czerwca, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył naszego współbrata i zbigni ojca Władysława Kurganczem pośmiertnie krzyżem komandorskim orderu Odrodzenia Polski. Wręczenie odznaczenia wykonał podczas uroczystości kościelno-państwowej, podczas mszy świętej do biskupów kościelnych. Delegat pana prezydenta przekazał odznaczenie na ręce siostrzenicy ojca Kurganczu, pani Mariusz. A pani Mario, to wielkie wyróżnienie, ważne dla rodziny ojca Kurganczu, celne dla rodziny i ojca Władysława i dla Jezusa, przekazała jako dar dla Muzeum Kolegium Stanowiskiego. Dla sprawy ojca Władysława Kurganczu, który chciał jak Krzysztof przenosić wszystkich ponad poziomem zła na drugi brzeg do Boga. Są słowa św.
świętego Jana Pawła II, zawarte w liście apostolskim, przygotowującym gości na pierwszym dniu. W waszym stuleciu wrócimy na dzielnicy, a są to często na dzielnicy nieznane, jak gdyby ich nogi mieli bez, nieznani żołnierza pierwszej sprawy Bożej. Na ile to możliwe, ich świadectwa nie powinny zostać zapomniane na świecie. Świadkowie życia bohaterskiej śmierci ojca Władysława Gurgacza stanęli więc przed dylematem, przed stwierdzeniem odważnym pytaniem. Czy na pewno bohater, a może nawet i święty? Ojciec Władysław, młody kapłan jezuita, ofiara komunizmu. Rzeczywiście tak. Tak jak się przyszedł. Całym swoim życiem przenosi wszystko. Ponad powodzią zła na drugi brzeg. Do Boga. Wierzę w jednego Boga, dla papieża Franciszka, seniora Benedykta XVI, biskupów, kapłanów, aby wciąż wskazywali wszystkim ludziom drogę do wiecznego zjednoczenia z Chrystusem w Królestwie Niebieskim. Abyśmy
naprzód marsz. Zapraszamy wszystkich. Wszyscy zapraszamy. Mój koron. Wszystkich się ładamy.